Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście Wiedźmin 3. I tak moi drodzy, powiem wam dobrą wieść. Te rozwiązanie, żeby Ciri, bo jest tak jak, oj, przepraszam, tak jakby 5, jak to wytłumaczyć wam, kurczę. Jest takich 5 tak jakby pozytywnych i negatywnych opcji, oczywiście dla Ciri, co nie? I ja mam wypełnione 2 z 5, bo przy końcu misji, jak byłem po Emhyra, właśnie tam troszkę spartoliłem troszeczkę ten dialog, co nie? Jakbym nie przyjął pieniędzy, to by było bardzo dobrze, ale ja przyjąłem pieniądze, ale mamy jeszcze 2 misje. I tam trzeba mieć tylko 3 pozytywne, tak jakby te zgody, czy jakoś tak, co nie. Właśnie ja tu wysłałem Ciri samo, co nie, żeby sobie porozmawiali. Żeby sobie porozmawiali właśnie. I dobrze zrobiłem, bardzo dobrze zrobiłem to. Ale jeszcze zostało nam 2. Ja teraz już wiem, to jest jakby taki spoiler, co nie. Teraz już wiem, co mam wcisnąć, a co nie, bo chyba przecież chcę, żeby Ciri przeżyła, co nie, niż samobójstwa sobie, wiecie, spowodowała, czy jak to się, jak się mówi, co nie. I teraz lecimy oczywiście na statek. Jesteśmy praktycznie już, wow, Skellige. Na Skellige pewnie będziemy płynąć znowu. Ale tam będzie jeszcze troszeczkę będzie niestety tych misji. Ale cóż, zrobimy je, spokojnie, spokojnie moi drodzy. Spokojnie. Co jeszcze wam miałam powiedzieć? Chyba tylko tyle, wiecie? Chyba tylko tyle. A jak coś mi się przypomni, to jeszcze będę mówił, co nie? A, jeszcze jedno, właśnie. Co do dodatków, co nie? Co do dodatków, to będzie tak zrobione, że ich nie będę nagrywał, bo dlatego że też troszeczkę godzin spędzę przy tym Wiedźminie, co nie, przy tych dodatkach 2. No po prostu laguje mnie tu. Ja bym chciał jeszcze zacząć w tym roku jakoś wakacje, bo mam już 2 serie, oczywiście na wakacje już tak jakby zaplanowane, o tak. Mam tak jakby zaplanowane, ale to będą króciutkie serie, tak myślę. Bo będzie to na pewno Life is Strange, wiecie. Ta gra taka epizodyczna, nawet na epizody podzielone. Oczywiście jeszcze nie wiem, czy chyba mówiłem, ale to będzie tak jakby niespodzianka troszeczkę, co nie, też. I chyba tylko tyle, ale może troszeczkę wcześniej zaczniemy, jo? Bo jak wiecie, skończyłem już Far Cry 1, ale to będzie seria poboczna, co nie, że te odcinki będą wypuszczane różnie. Ale też Euro Truck będzie, ale Euro Truck będzie się też różnie pojawiał. Jak nagram, to oczywiście prześlę. Jak odcinek będzie taki sobie, też prześlę. Jak odcinek będzie, no tak jak mówiłem, będzie taki sobie, też prześlę. Jeśli pomożecie obronić cesarza, no, ale zobaczymy. Cesarz obejmie was amnestią. Mam nadzieję, że możemy ci ufać. Możecie. A co z Fringillą? Właśnie nie wiem. Może. No, lecimy. Jeszcze się dobrze nie przywitałyście, a już snujecie intrygi. Widocznie taka już nasza natura. Dobra, o co chodzi? O co chodziło z Fringillą? Triss mówiła, że nie mogłyście się z nią skontaktować. Być może dlatego, że siedzi skutat wimerytem w lochu cesarza. Przynajmniej to właśnie sugerowała Rita. A skąd ona wie? Sama jeszcze niedawno była w więzieniu. Rozmawiała z Fringillą, zanim ją zamknęli. Fringilla mówiła, że cesarz ją wzywa. Po spotkaniu miała dać znać, o co chodziło. Ale już się nie odezwała. A myślałem, że ta fiata to niedobrze. Tylko z Radovidem. Nie podoba mi się to. Nie tak się umawialiśmy. Jak to wszystko się skończy, będę musiała odbyć z cesarzem szczerą rozmowę.
Chodź, wszyscy już na nas czekają. Już na nas czekają. Na nas czekają. Lecimy. Lecimy na... Maskę Ligę. Dobra, bez żartów. Wypływamy? Oczywiście! Ale ładnie to wygląda, kurczę, teraz to epicki widok jest, powiem wam, na zachód słońca. Ładnie to wygląda, kurczę, mogłoby tak być cały czas. Co nie? Co jeszcze wam miałem mówić? A, i to będzie taka gra... Można powiedzieć, wymagająca nawet. Wymagania są nawet, ale mam nadzieję, że wejdzie mi ta gra. A jak nie wejdzie, to nagram ją. A, i to będzie taka gra, która wyszła w 2014 roku. Jak to fajnie wyglądało, Ciri. No nie, beka. Dobra, idziemy. Znaczy, płyniemy. Co jest? Co to miało być? No to już wiemy, gdzie jest jego cesarska mość Emhyrfar Emrys. Jak to chce podbić Skaligę? Ale przecież wie, że tam są moi przyjaciele. A to kurde, skur... Razem z Sintrą i resztą cesarską. Są też dobre strony tego wszystkiego. Jak to fajnie wygląda oto. Kurde, praktycznie tak jak... I właśnie znaleźliśmy Fryngillę. No, ale... Po cholerę ten cesarz Emhyr. No to jest kawał skurczy byka, no. Przecież sami wiecie, jak ktoś grał lub... No... Lub oglądał. Na przykład tu innych... U innych... na innych kanałach, co nie? Ale szoruje. Pozwólmy się z tym kamieniem słonecznym, bo widzę, że będziemy mieć... Musimy też ściągnąć tu Fringillę Viggo. Viggo. Możecie mnie teleportować na okręt Emhyra? Bez szans. Ma silniejszy ekran. Możemy spróbować się przebić. Fringilla jest nam potrzebna w jednym... No właśnie. Wiedzą, że tu... Wiedzą, że tu jesteśmy? Czarodziejem Emhyra? Oczywiście. Gdyby sprawa z Fringillą była załatwiona, mogli... Ale nie jest załatwiona. Fringilla jest jego poddaną i formalnie dalej ciąży na niej wyrok śmierci za zdradę. Będziesz musiał sam się przekonać, jakie Emhyr ma względem jej plany. Kiedy już znajdziemy sposób, żeby cię przerzucić na cesarski okręt. No nie wiem, kurczę. Zostanę na okręt cesarza. Ław? Z mieczami na plecach? Strażnicy ustrzy, nie panikuj, pora. Spróbuj podpłynąć tam nocą, będziesz mieć większe szanse. A kiedy już tam dotrzesz, pokaż ten list jego cesarskiej mości. Może trzeba mu przypomnieć. A, to mogłem wybrać te dwie opcje. Dobra. Stworzono go, by lud wzgórz mógł przywołać okręty NL. Teraz jest symbolem zaprzepaszczonej szansy na pojednanie dwóch ludów. Mhm. Naprawdę nikt z was nie zna historii o Gelbanie i Dillian z białych okrętów? Niech pomyślę. Niech pomyślę. Niech pomyślę, jeszcze pomyślę. Myślę. Moja odpowiedź brzmi tak, drogi Avalachu, że... Moja taka odpowiedź jest, że... No, zgadnijcie sami. Że nie wiem. Dobra. Skąd wiadomo, że kamień jest na Skellige? Z legend. Uhu. Jest przechowywany w miejscu. Jak to fajnie wygląda. Ale i tak wolę, jak wolał tak, żeby tak była ta scena, a nie tak, że myszką można ruszać.
Misiowór, misiowór. Zapytam o niego w porcie. Stoją tam drakary. Krach, krachu, krach. Drogi krachu. Powodzenia. Powodzenia, powodzenia, Ciri mówi mi. Znaczy Geraltowi. O cholercie. Nie będę czytał listu od Yennefer. Nie, 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 nie. Przygotowania. Zapytaj kracha. Na razie to sobie zrobimy. Uhu! Dobra, idziemy do kracha. O, jest krach. Nie, nie ma krach. Jest! Cześć, krachu! Wilku! Widziałeś? Widziałem! Widzę! Chcą nas zastraszyć swoimi koślawymi krypami. Widzę. Widziałem. Gdzie myszowór? U Lugosa. Ankhreit na... Druid pojechał rozmówić. Dołączę do myszowora. To idź. A jak zobaczysz tego... Dobra, idę. O! Oho! O nie! Czego tak daleko? Ej, a jak ja mam iść? Ej! A, tędy, dobra. Nie ogarnąłem. Dobra, ale daleko ten myszowór jest. Noż kurde, kto go tak wy... Gdzie go tak wywiało daleko, co nie? No bez kitu. Dobra, lecimy, lecimy. Ej, teraz tędy. Czekajcie, tu gdzieś drogowskaz jest. Mam drogowskaz, pięknie, tylko na górze jest. A nie, tutaj jest, dobra, mam. O, widzę kolejne misje. Ile mam? 3 misje mam poboczne, widzę. O, cholercio. Co? Porąbało cię? Chłopie. O, cholera, jak ja mam tam iść? No, szpiruny. Czekajcie, wieś... Arin Bjorn. Wiecie co? Zrobimy sobie tak. Tylko gdzie tu najbliżej będzie? Nie wiem. Szczerze nie wiem. Kurczę. Tu jest drogowskaz najbliższy. Tu na pewno nie. Bo on jest tutaj aż. Kurde, czemu tak daleko wywiało go? Najbliżej będzie tutaj do wsi. Do wsi Arin Bjorn. Dobra, tutaj sobie pójdziemy. Będzie... Jestem ciekaw ile będzie tam do niego tego... Długości tej. Troszeczkę mniej, ale... Też dużo. Dobra, 800. Troszeczkę mniej niż 1400, co nie? Ale praktycznie... Praktycznie... Nic nie dało mi. Żadnych tych metrów. Ale dobra, okej, lecimy. Co tam jest w ogóle? To, co to jest? O to... Biały wilk, o proszę. Dobra, co miałem jeszcze wam mówić? A, tak, seria będzie taka... Będzie to... Można tak powiedzieć... Przedostatnia część... tej odsłony. Jak ktoś zgadnie w komentarzu, o jaką mi grę chodzi, to... To co? To co? To co? To będę zadowolony, co nie? Jak ktoś oczywiście zgadnie. Ale to jakoś może, jak będę miał więcej czasu, oczywiście nagram ją. Też na zapas. A może... Jak skończę Wiedźmina? Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Bo szczerze mówiąc, pod koniec Wiedźmina nawet nie myślałem jaką serię zacząć, wiecie? Może jakoś staro zacznę, ale zobaczymy, pomyślę jeszcze jak to będzie wyglądać, wiecie? Nawet nie myślałem co będzie po Wiedźminie. Bo tych dodatków, powiem wam, nie grałem w nie, ale one są też troszeczkę długie. Na pewno ten krew i wino, ale fajnie wygląda też graficznie. Ale nie grałem jeszcze w nie i chyba nie będę grał. Nie, nie będę grał, bo powiem wam, że ten Wiedźmin to i tak długo mi zajął. Bardzo długo, ponad rok. Rok? Tak, nawet więcej niż rok. Rok chyba i 2 miesiące jakoś, co nie? Powiem wam, że... No szczerze, długo, co nie? Przechodzę go. Niektórzy to zakończyli go w 2 miesiące. No ale cóż, oni mają lepszy ten. Chodźcie tu. O, jeszcze bandyci mnie zaatakowali.
Błąd popełniasz! Dobra, czekajcie, wezmę Ardika. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Oho, jak pięknie! No po prostu epicko. Dobra, co oni mają tu w tym kufrze w ogóle? Nic ciekawego. A tu? Coś tu mają? Nic nie mają ciekawego, szczerze mówiąc. Dobra, idziemy dalej. Nie będę nawet zbierał tych rzeczy, bo i tak mam ich dużo. Ej, czekajcie, jakie w ogóle mamy jeszcze? Wow. Bronie mamy słabe bardzo, bardzo słabe. Może tak by sobie je znaleźć jakoś? A zobaczymy jeszcze. Na razie idziemy do myszowora. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze. Zobaczymy w swoim czasie jeszcze, bo nie wiem, ile zostało mi jeszcze do tej walki z Gonem, co nie z Dzikim. A do tego bossa trzeba mieć bardzo dobrą broń. Ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. Pewnie będę mulił przy tym bossie, na pewno. Ja to wiem. Ci... Na przykład jeszcze będzie chyba... O, tablica ogłoszeniowa. Chyba to tylko są takie te... jak to? Nie wiem, co to w ogóle może być. Dobra. Jak ktoś zgadnie oczywiście, o jaką grę mi chodzi, to... będę odpisywał. Jak coś. Taka jakby zabawa, co nie? W komentarzach. No zobaczymy, zobaczymy, kto zgadnie, a kto nie. Jak coś będę mówił tak albo nie. O, wiecie? Bo tę grę miałem, szczerze mówiąc, wcześniej nagrać. No ale jakoś tak wyszło, że dopiero teraz. Co nie? No kurde, czemu z tej strony otwiera mnie się to? No ludzie. Nie, nic nie piłem. Geralt nie pije. Nie, nie, nie. No dobra, przy okazjach. Przy okazjach, na przykład spotkanie z... Na przykład, nie wiem, z... Ale ten myszowór daleko poszedł, co za... Nie będę klękać przed Anklejdzie, nigdy. Wolisz się, brat? Prędzej zbratam się z upiorami samego Myrchogu, niż pozwolę, że... A co na to, twoi ludzie? Pój, jesteś na mojej ziemi. A jakbyś to nazwał, jeśli mi... Ujadasz za nim? Krach przysłał cię po... Bradzisz! O ja pierdziele, co ja zrobiłem? Źle, czekajcie. Źle. Spartoliłem to trochę, czekajcie, czy to jest ta walka już? Kurde, bo tu chyba... dobra, zobaczymy, jak to będzie. Czy to jest walka? Już, czy rozmowa z myszoworem, czy dopiero... Czy jak wsiadłem do tego miejsca, kurczę, zaraz zobaczymy, jak to będzie. Dobra. No, wczytuj się, no kurde, ile można się wczytywać, no ludzie. Zacięło się? No kurde, to... No, wreszcie. O, cholera! Sam zaczął, kurnia. No co za gnoje? Wow, co to było? Dobra, spadamy stąd. No ludzie! Co za gnój? Wow, to było piękne. A źle zrobiłem też trochę, przyznaję się. Ale dobra, nie, może... Może miał rację ten myszowór. Nie wiem. Zobaczymy, jak to wyglądać będzie zaraz. Bo na razie to... Uhu! Wow, ej, ale to nie tak miało wyglądać. No nie! Nie gadaj, że wszyscy się rzucili na mnie.
No kurde! No co za... No chodź tu rzesz. No kurde, nie chciałem tego, fuck. No chodź tu. Ja pierdzielę. Wow, to było piękne. Co to było? No bez kitu. Chodź, nie możemy tu zostać. Dobra, idę już, idę. No dobra, czy ktoś tu będzie jeszcze? Też akumim. No kurde, gadaj ze mną, ziomuś. No ludzie. Poza terenami Lugosa Szalonego. Ej, to może tak miało być zaplanowane? Nie wiem, może... Źle trochę zrobiłem, to nie wiem. A zobaczymy zaraz, jak to będzie. Czy coś trochę tu spartoliłem, czy co? Nie wiem. Zaraz zobaczymy jeszcze. No dobra, daleko jeszcze mam i za nim, za tym myszoworem, no kurczę. Myszowór zapiernicza, no nieźle. Dobra. Czy oni też napadą na mnie? Nie wiem, zobaczymy zaraz. Czy oni napadną na mnie? Chyba nie. No chodź tu, myszowór. No kurde. Gdzie mam iść z nim? No kurde, co? Dopiero tu? Ojoj. O, Geralt. Widzę, że... Wręcz przeciwnie. To dzięki tobie krew z krwi. Z dawien dawna koronę Skellige zdobywało się przelewając krew. Źle zrobiłem. Zwykłego uprawiania polityki różni się to tylko skalą. Jednak masakra podczas puszty w Kertrolde była czymś innym. Skutkiem rzezi było kolejne ziemińskie zlecenie. Zlecenie przerodziło się w śledztwo. Śledztwo, które w rezultacie dało wyspom Skellige nową królową. Mhm. No dobra. Klan Drummond zaatakuje. Myślałem, że Krach wysłał cię, żebyś wynegocjował. Porozumienie. Czyli tak naprawdę nie popsułem ci szyby. Nie. Tym razem nie. Śmierć Lugosa. Mhm. Dobra. Jednak dobrze zrobiłem. Po co wróciłeś na Skellige? Ja? No kurde. Wiesz coś o kamieniu? Najpierw ma skały Roborosa, teraz... Nigdy nie interesowałem się elfami Ensid, ale może Skald Eivind będzie... Gdzie go znajdę? Dzisiaj? Pewnie... O Jezu, to już pewnie daleko. Rybie... Co? Rybie płuco? Tak go nazywają, bo potrafi blokować całymi godzinami. Ohoho! Nie wie jak... Widzę, że za nim nie... To nic osobistego. Jego ojca i dziadka też nie znosił. To taki typ. No ale cóż. Dobra, dziękuję za pomoc. Geralt, jeszcze jedno. Przodkowie Matiasa i Erling, weź ze sobą czarodziejkę. Tym razem nawet kil. Nie. Dobra, porozmawiaj z Bardem. Dobra, tu mam tak, porozmawiaj, a tu daleko jest ten... Ohoho, no nie! Dobra, zwanym Eivind. Dobra, tutaj mam drogowskaz, wrócimy się oczywiście. Co jeszcze zrobimy? Aha! Przyśpimy się i oczywiście... Oczywiście co? Gdzie ten drogowskaz był? Czekajcie, bo tu gdzieś widziałam drogowskaz. Przecież. A, tutaj! Ojoj, ojoj, na górę? Serio mam iść? Dobra! Przyjdziemy się, a czemu nie? A czemu by nie? No i cóż, moi drodzy, oczywiście kolejna misja pewnie będzie zakończona. Ale jeszcze zostało nam troszeczkę tych misji. Nie wiem, czy się wyrobię w kilku odcinkach, ale jakbym tak zrobił na przykład 50-minutowe albo godzinne, to bym się wyrobił, co nie? Ale znowu renderowanie. Ale cóż, dobra, nie gadajmy już o tym. Na razie idziemy na górę. Na górę oczywiście do drogowskazu.
No dobra, jakoś szybko poszło. Dobra, okej. Tu drogowskaz gdzieś widziałem. Czekajcie, gdzie on jest? Tu czy gdzieś na początku? Na początku, dobra, mam. Tutaj chyba nawet. O, mam, dobra, pięknie. A najpierw zrobimy sobie, pomedytujemy do godziny 7. Dobra, fajnie. Okej, pięknie. Alkahest został dodany do... No, dobra, mamy jaskółki. Pięknie, bardzo dobrze. Czekajcie, czy on jest gdzieś... On jest tu jeden. Czekajcie, tu jest... Aha. A tu jest drugi. Aha, tu mamy latarnię Eldberg. Dobra, to będziemy mieli blisko do niego, tak myślę. Dobra, wbijamy tutaj. Gadamy z tym Einardem. Dobrze mówię, czy źle? Zaraz sprawdzę dla pewności. Dobra. Chyba... Tak, tutaj. Zwany Eivind. A ja powiedziałem Einar. Oj, źle powiedziałem. Ale dobra, wybaczcie jakoś. Za te słowo pomyliłem się, to Eivind. Dobra, czy on jest gdzieś tutaj blisko? Dobra, mamy go. Pięknie, fajnie. Gdzie teraz? Wypatrujesz Nilfgaardzkiej floty? Floty? A tak, coś mi... Z moich obliczeń wynika, że to właśnie dziś mityczny biały wieloryb Gevorg nam... Aha. No to cały... Te? Co to za wieloryb? Co to za wieloryb? Ma się pojawić, gdy będę pierwszym bardem. Legendy nie mówiły nic... Czarnego słońca? Nie mam. Nieważne. Będę go wypatrywać z to. Wypatrywał razem z tobą, tylko po... No i co tu będzie się działo teraz? No i co? I nic! Podobno jest jakaś jaskinia, do której nikomu... A, i bardzo dobrze. Jest! Ej, Windzie. Tak? Ja... chciałem cię zapewnić... że zamierzam obejrzeć te jaskinie było naukowych? Piszę pracę historyczną o elfach Ensid pod kierunkiem... Pyszowora? On nigdy nie... Źle! Przejrzałem cię, opryszku. Nic ci nie powie... Cholera jasna. Źle! Fuck, spartoliłem już to. Shit. Ajajaj. Ej, powiedz mi coś. Cholera jasna, czekajcie. Zapis automatyczny. A to chyba nie tu. Cholera. Zaraz zobaczymy. Król dzikiego konu przebywał na pokładzie Naglfara, ogromnego okrętu, zdolnego podróżować między światami. Zgodnie z radą Gelsa, Wiedźmin ruszył na wyprawę po słoneczny kamień. Artefakt potrzebny do ściągnięcia Eredina w pułapkę. Dobra, już wiem, bo ja chyba źle zrobiłem to, ajajaj. No szybciej. No ludzie. Już? No Boże, zaciąłeś się, kurde. Gonie. Dobra, czy to... Dobra, tutaj, okej, pięknie, dobra, jednak jakoś się udało mnie się. Dobra, on jest tutaj, okej, jeszcze raz. Źle zrobiłem to trochę. Ale nie wiem, czy tak miało być, czy to nie tak miało być. Zaraz zobaczymy przecież, co nie? Czekajcie, może inaczej zrobimy sobie, zapiszemy zapis użytkownika, nie automatyczny, tylko o właśnie. Ja teraz. Wypatrujesz mi... Z moich ob... Czekałem na to, co... Dobra. Będę go... Podobno jest jakaś... A... Ej, Windzie. Tak? Ja... Naukowych? Zbieram materiał.
Chcesz pisać o przybyciu białych okrętów? Wyborny pomysł! O, no, teraz dobrze. Mógłbyś wykorzystać moje tłumaczenie pieśni o Galbanie i Gilia? Bardzo chętnie, no więc gdzie jest ta jaskinia? Musisz popłynąć na wschód od Kertrolde do jaskini. Bywaj i po... No. Pojawi się dzisiaj, na pewno. Pojawił się, tylko ty ślepy nie widziałeś. Ale dobra, okej. Aha! Ale... Chwila. Udało mi się od razu już, to serio. Przecież ja nie muszę iść do niego. Dobra, fajnie, pięknie, udało się jakoś od razu dwie kwestie, kurczę, z nim porozmawiać. Znaczy dwa takie... Znaczy dwie kwestie mi się udało zrobić, co nie? Przy jednym dialogu z tym... Z kim to? Z Eivindem, a właśnie, no właśnie. Dobrze się udało, pięknie, dobra, idziemy na statek. Tylko gdzie jest ten, kurczę, drogowskaz? Mam tutaj. Okej. Zbijamy tutaj do port pod Kertrold. I cóż. Porozmawiamy jeszcze z Yennefer i kolejną misję trzeba będzie zrobić. Dobra, tutaj. Jestem ciekaw, co powie mi Yennefer na ten słoneczny... Słoneczny kamień? Dobrze mówię, bo ja już się gubię, powiem. Tak, słoneczny kamień, dobra, mam. Dobrze powiedziałem. O, mam Yennefer. Dobra, mam. Wybieracie się gdzieś? Ciri mówi, że jest na Skellige miejsce, któremu powinniśmy się przyjrzeć. Kiedy byliśmy razem na wyspach, a Valach wspominał coś o jakimś laboratorium. Aha! Portować na chwilę, żebyś zabrać. Kolejna opcja zakończenia. O! Trochę spoileruję już. Masz rację. Masz rację. No i co? Tak. Pójdziesz z nami? No, dobrze. Gdzie to jest? Na małej wyspie między... No to nam raczej nie po drodze. Właśnie się dowiedziałem, że kamienia słonecznego będę tam potrzebował magicznego wsparcia. Idźcie do tego laboratorium, a ja rozejrzę się na Art Skellig. Doprawdy? Filipa. Tak mówiłam? Ona chyba też coś oszukuje, ale... Mogę się mylić. O, nienawidzę portali, Wiedźmin. Dobra. I tu będzie kolejna właśnie opcja. Uuuu. Nie wiem, czy się wkurzył przypadkiem ten. Jak on? Czekajcie, czy ja misję to skończyłem? Słoneczny kamień w elfich ruinach. Aha, spotkaj się. Dziecko starszej krwi to jest misja, dobra. Co my tu mamy jeszcze? Kurde. Wiecie co? Bym wolał zrobić sobie najpierw to. A później... A później o to. Albo może najpierw to. Cholercia, nie wiem szczerze mówiąc. Chyba mogę... Zrobić to w każdej chwili, albo teraz zrobić to. Szczerze? Kurczę, nie wiem sam. Daleko jest... A, te ruiny są blisko, widzicie? Chyba mi się nic nie stanie, jak zrobię najpierw to, co nie? Żeby się spotkać z tą... Z Filippo najpierw. A może coś się stanie? Szczerze, nie wiem, kurczę. Szczerze, bym... Kurczę. Szczerze, nie wiem, kurczę. Dobra, wiecie co, zrobimy tak. Tu mamy drogowskaz, pójdziemy najpierw do Ciri. Tutaj, tak? Czekajcie, czy to jest... Tak, mamy drogowskaz, fajnie. Ale ja tam nie byłem nigdy, to czemu tak jest? I tutaj, dobra, udaj się na wyspę, na której znajduje się laboratorium tego. Wiecie co, moi drodzy? Zrobimy sobie to oczywiście misję w kolejnym odcinku. I cóż, cześć!